Hej, witajcie, tu kapitan. Zapraszam na Personę 5. Zagrajmy kolejny odcinek, nieco spóźniony, ale staje się, że was ostrzegałem, mówiłem, wspominałem coś, że mogą pojawić się problemy, poślizgi z tą serią i ogólnie z odcinkami na tym kanale, ponieważ życie zdarza się u mnie. Stąd właśnie ten poślizg. Nie będę się tutaj rozgadywał, nie będę tutaj wam przynudzał. Przejdźmy do Persony. Zagrajmy. Ale mi się nie chce iść do pracy. Dalej pracujesz w tym kebabie w centrum? Niedawno mówiłeś, że ta restauracja jest okej, że dają napiwki w ogóle. Co się dzieje? Tak, płacą dobrze, ale nie ma zastępstwa. W nocy zostaję sam. Widziałem ogłoszenie w gazecie. Rekrutują nowych ludzi. Fajnie by było mieć jeszcze z kim pogadać. O, praca na ostrą zmianę. Musi być ciężko. Pamiętaj, że nawet fantomowi złodzieje potrzebują pracy. Jak chcesz, to rozejrzyj się za jakąś. O, są wyniki egzaminów. Jak ci poszło? O cholera, stary mnie zajebie. Miałem szczęście, jestem w czołówce. Lodziska, chwalcie niebiosa, moje kieszonkowe jest bezpieczne. Ciekawe, jak mi poszło. O, moja średnia jest lepsza niż większości uczniów. O, widzę, że wysoko ustawiłeś poprzeczkę dla swoich przyjaciół. I w tym momencie rośnie nam nasz czar, nasz urok, jest head turning, czyli obracające głowy, znaczy, że ludzie się z nami oglądają. Myślę, że to jest nieźle. Od dzisiaj musimy zacząć zapraszać Justkę do naszej kryjówki na spotkania. Pamiętaj, nasza walka się nie kończy, póki trwa wystawa. Twój telefon zawibrował, chyba dostałeś wiadomość, sprawdź ją. Ale chaos w drużynie koszykówki. Totalna rozpierducha. Chyba dzisiaj uderzę na miasto z przyjaciółmi. Może na jakieś balety się wybierzemy? Słyszałeś? Ponoć otworzyli jakiś nowy sklep. Jeśli planujesz wypad z przyjaciółmi, powinieneś odwiedzić Wielkiego Burgera. Ich wiosenne menu jest zarówno zdrowe, jak i pyszne. Spróbuj ziemistego burgera. Jest bardzo duży, ale jak zamówisz jednego, to wszyscy się najecie. Dobra, dzięki, sprawdzę to. Jak tam kujesz na egzaminy? Są już wyniki? Przy okazji, mam nowe lekarstwo, które chcę przetestować. Jeśli możesz, wpadnij jak najszybciej. Dasz radę dzisiaj, moja mała świnko doświadczalna? Więzy między mną a Takemi stają się coraz silniejsze. Wybierasz się? Niedawno zawarliście umowę z Takemi, pamiętasz? Może, nie wiem, albo pójdę. Dobra, idę. Dzięki, będę czekać. Do zobaczenia. Wszystko mam już przygotowane, tylko mi nie ucieknij, ok? Let's do it. Jak tam, masz jakąś alergię? Jest sezon pylenia. Gdybyś miał jakieś problemy, daj mi znać. Jedna dawka i wszystko powinno wrócić do normy. W teorii. Okej, nie cykam się. Jestem dość zuchwały, żeby wypróbować to lekarstwo. Myślę, że dam radę. Zgodzę się je wypróbować. Jak mogę ci dzisiaj pomóc? No dobra, Takemi. Sprawdźmy to twoje lekarstwo. Przygotowałam nową formułę. Przejdziesz do zabiegowego? Moja więź z Takemi wkrótce stanie się silniejsza. Chcesz spędzić swój czas z Takemi? Tak. No dobra, to skocz do zabiegowego i ja zacznę wszystko przygotowywać, żebyś nie musiał czekać. Dobra, to ja się przejdę. Daj znać, kiedy skończycie. Trzymaj. Ostatnie wyniki testów wiele mi powiedziały. Sporo pozmieniałem. Wypróbuj go teraz. No śmiało, pij. Do dna. Okropny smak. Zarówno gorzki i kwaśny. Aż mi wykrzywia. Co za zapach. Ciężko mi oddychać. Twoja reakcja jest całkowicie normalna. Poczułeś się słabo? To pewnie dlatego, że dodałam kilka nowych komponentów. Sprawdźmy twoją temperaturę i ciśnienie. Pobiorę też twoją próbkę krwi. Chciałabym też przeprowadzić test twoich funkcji motorycznych, ale z tym może zaczekamy, ok? Chyba jeszcze nie jesteś na siłach. Nie przejmuj się. Chyba ostatni raz straciłeś przytomność. Powinno mi się udać wyizolować ostateczną formułę. O, tutaj jesteś.
Jestem w środku zabiegu. Już chyba mówiłam, panie dzielnicowie, jeżeli chce pan prowadzić śledztwo na mój temat, proszę pokazać nakaz. Przychodzę tutaj, ponieważ dostaliśmy raport. Potrzebna mi jest kopia wyciągu pani konta oraz faktury dostaw lekarstw, które wam tu przewożą. Tego się nie spodziewałaś, co? Nic nie uda ci się zataić. Niech zgadnę. Przysłał pana ordynator ze szpitala, prawda? Proszę, oto one. Ten chłopak był dzisiaj moim jedynym pacjentem. Jeszcze nie wypisałem żadnej recepty. Chce pan spojrzeć, czy postawić mi zarzuty? Widzę, że nie ma pan też żadnych papierów, więc zgaduję, że ktoś do pana zadzwonił i po prostu pan tu przyleciał. Co się tu w ogóle dzieje? Manipulują panem. Ten raport został sfałszowany. Człowiek, który pan to zlecił, znęca się nade mną i użył pana jako swojego narzędzia. Co? Ej, ty! A co ty tu właściwie robisz? Nie wyglądasz na chorego. Robicie tutaj coś nielegalnego? Ja właściwie... My właściwie jesteśmy na randce. Randka? Tu? W klinice? Aha. Tak, właśnie wychodzimy. Czy to wszystko, panie władzo? Jeżeli pan widzi, jestem trochę zajęta. Mam plany na dziś wieczór. No dobra. Szału już dostaję, wiesz co? W ogóle, czego się spodziewać po pladze? Ach, ale mam tego dosyć. Dokuczają ci? A co, nie domyśliłeś się z rozmowy? Tak się irytuję, tak się wkurzam, ilekroć ktoś o tym wspomni. Nie przejmuj się, z nami wszystko w porządku, nie masz co się martwić. To mój były szef, robi mi podgórkę. To nas podsłuchiwałeś, pamiętasz? Tydzień albo dwa temu. Naciska na mnie, przysyła policję, by zaglądała i sprawdzała moje faktury. W każdym razie, muszę pobrać ci krew. Możesz cierpieć na chwilową anemię, ale to tylko przejściowe, nie martw się. Wszystko będzie okej. To część naszej umowy, pamiętasz? Chyba nie mam wyboru. Lubię dzieciaki, które słuchają się starszych. Dobra, czas na lekarstwo. Czuję, że nasze więzi rosną w siłę. Teraz pobiorę od ciebie trochę krwi, ale więcej niż zwykle, ponieważ jesteś młody i silny. No dobra, żartowałam. Już cię puszczam. Połóż się na chwilę, pobiorę ci krew i możesz iść. Alright. Take care. No dobra, do zobaczenia. Tu Morgana, przypomnij mi zaraz, że mamy tą papierową torbę, którą noszę w swoim plecaku, tą z tą bronią, którą, prawdziwą bronią. Mam nienaładowany prawdziwy pistolet, który podrzucił mi ten sprzedawca tego sklepu, kiedy przyszła do niego policja, nie wiem czy pamiętacie, z kilku odcinków wcześniej. Generalnie streszczę wam tą rozmowę, nie będę jej tłumaczył. Poszliśmy do niego zapytać, Morgana nam kibicuje, no dawaj stary. Wspiera nas, żebyśmy się zapytali, ale nasz bohater stchórzył, ma za małego gadsa, ma za małą odwagę, żeby zapytać go. Stresuje się, boi się, więc nie zapytamy go. Musimy to wrócić później. I przypuszczam, że jak go spytamy o tą broń, to wtedy dostaniemy dostęp do naprawdę ciekawego arsenału. Póki co tak na szybko pokażę wam, co sprzedaję i co kupuję. Kilka osób mnie pytało, żebym pokazywał takie rzeczy, na przykład, żebym pokazał, jakie persony sobie zrobiłem. Nie pokazywałem, ponieważ, przyznam się szczerze, jeszcze nie byłem, nie robiłem żadnej fuzji od kilku odcinków, od kilku sesji, kiedy grałem. Gram w sesjach, nie gram tak po 5 minut każdego dnia, gram na przykład w weekend i gram po 3-4 godziny. Nagram, usiądę na przykład w sobotę, zagram 3-4 godziny, nagram ten i później przez tydzień, dwa nie siadam znowu do persony, niestety. Tak to wygląda i z tego materiału tnę, edytuję i tłumaczę wam. W takich gram odstępach czasowych, niestety.
Więc jeżeli czegoś zapomnę lub coś źle przetłumaczę o czymś, coś mi się później przypomni, to właśnie dlatego. Jak to widzicie, lepsze bronie, różnica w cenie jest ogromna. Jak widzicie, również w obrażeniach i w ataku i w ogóle lepsze są bronie. I mamy mocniejszych przeciwników teraz, mamy nowy pałac, więc trzeba stopniowo ulepszyć nasz arsenał. Mamy sporo kasy, mamy 74 tysiące jenów, więc najwyższy czas inwestować, wzmocnić naszą grupę. Ktoś jeszcze coś się mnie pytał, niech sobie przypomnę. No nie wiem, uleciało mi. Odpowiem w komentarzu najwyżej, jak mi się przypomni, albo wspomnę w następnym odcinku. Także jeżeli jesteście na bieżąco i oglądacie te odcinki, to wiecie, co się dzieje. Jeżeli zadajecie mi pytania, na które odpowiedzi były w serii we wcześniejszych odcinkach, to na nie odpowiem, nie będę komentował, ponieważ to jest dla mnie znak, że nie jesteście na bieżąco z tą serią. Ja nie będę wyjaśniał czegoś, co powinniście sobie obejrzeć, co już powinniście wiedzieć, jeżeli jesteście na bieżąco. Bo to się mija z celem. Więc jeżeli zadajecie mi pytania, które są już w tych odcinkach w personie, no to nie będę odpowiadał. Może złośliwie, może nie, ale po co się powtarzać. Co do pytań o nowe odcinki, ludzie dalej mnie pytają, kiedy następny odcinek, kiedy rzucisz kapitanie, wrzucać codziennie. Już to na to też odpowiadałem, więc też nie będę się powtarzał. Teoretycznie jednak mógłbym częściej nagrywać odcinki, ale spadłaby ich jakość. Mógłbym wrzucać po prostu personę, gameplay i gadać z wami, coś wam opowiadać i sami byście musieli sobie czytać dialogi. Więc jest też taka opcja, ale chyba tego nikt nie chce, prawda? Tego nie chcemy, więc tego nie będziemy robić. Nie będę poświęcał jakości tego, co tutaj mamy. Więc niestety, jest jak jest. Tu widzicie, waham się, biegam w tej sprotem. Nie wiem, czy pogadać z Myślibą, czy iść z nim gdzieś, posiedzieć z nim, czy iść się pouczyć i podciągnąć nasz guts, czy na naszą kindness będziemy teraz podciągać. Zdaje się, chyba kindness, tak. Naszą dobroć. Chcę sobie generalnie wszystkie parametry level upować, żeby nam wskoczyły na wyższy poziom. Ponieważ chyba tylko kindness nam została, nasza dobroć, ponieważ nasz urok, nasz charm wskoczy nam po egzaminach. Dziewczyny i chłopcy wszyscy zobaczyli w szkole, że jesteśmy zarąbistymi uczniami, potem dostaliśmy jakąś tam, nie wiem, dobrą ocenę, chyba czwórkę z tych egzaminów, bo jesteśmy wyżej niż reszta, powyżej średniej mamy rezultaty. Także zgarniamy punkty i idziemy spać, bo przed nami kolejny dzień niesamowitych wrażeń. O, masz miejsce siedzące. Poczytajmy coś. Poczytajmy historię Buciko o wspaniałym psie i jego właścicielu. I tak właśnie Buciko usiadł przed domem i czekał. Ilekroć to czytam, zawsze płacze. Ej, ej, nie przysypiaj, zaraz dojeżdżamy. To nasz przystanek, zaraz wysiadamy. Dokończysz książkę następnym razem. Uważam, że bardzo dobrze wykorzystaliśmy nasz czas. Matematykę można wykorzystywać nawet do takich abstrakcyjnych rzeczy jak sztuki piękne. Złota proporcja czy też podział harmoniczny został użyty przy Monalizie czy też przy budownictwie. Zwłaszcza japońskim budownictwie. Kapitanie, spójrz na to. Spójrz tu i powiedz, jak nazywa się ta proporcja, której używają japońscy artyści i projektanci. Panie profesor, to przecież proste. To będzie srebrna proporcja. Zgadza się. Srebrna proporcja, w przeciwieństwie do złotej, jest bliższa kwadratowi, zgadza się? Twarze Japończyków są bardziej okrągłe niż ludzi z Europy. Jedna z teorii mówi, że to właśnie dlatego projekcjanci z Japonii wolą srebrną proporcję. Proporcje te używa się również w monolowidach ukiyo i pagodach buddyjskich świątyń. Coś, co wszyscy znacie, to na przykład B4, rozmiar waszych zeszytów. To właśnie srebrna proporcja.
pyszki waszych animowanych maskotek również mają srebrną proporcję. Innymi słowy, jeżeli użyję srebrnej proporcji, zawsze wyjdzie ci ładnie. To prawda, pluszaki mają zawsze okrągłe pyszki. Dlaczego na nie patrzysz? Ej, zostało nam 15 dni. Jaki masz na dzisiaj plan? Okej, kochani, więc plan na dzisiaj i plan w ogóle na następne parę dni to podnieść sobie naszą dobroć. Naszą kindness na plus 2, żebyśmy mieli drugi poziom, ponieważ tak jak powiedziałem, chcę mieć wszystkie parametry z drugiego poziomu, bo widzę, że zaczyna to mieć znaczenie. Niektóre opcje, niektóre decyzje, które podejmujemy, są wręcz niemożliwe do podjęcia. Nie mamy takiej opcji wyboru tych decyzji, rozmowy z niektórymi bohaterami, czy też podjęcia takiego czy innego dialogu, ponieważ nasza zuchwałość, czy naszą właśnie dobroć, czy może później nasz urok będzie zbyt mały. Więc chcę mieć wszystko z tego samego poziomu, z wysokiego poziomu. Oczywiście jak najlepiej, im wyżej, tym lepiej. Więc podniesiemy sobie to. Pójdziemy pouczyć się raz. Zwiększymy naszą wiedzę i naszą kindness, naszą dobroć. I to zrobimy po południu po szkole i wieczorem pójdziemy jeszcze raz. Ten sam rytuał. Nie będę wam tego dwa razy pokazywał. Po prostu pokażę wam, że... i powiem wam, że to właśnie miało miejsce, to się stało. Tu widzicie, wchodzimy jeszcze raz i robimy dokładnie to samo. I tym razem nasz parametr, nasza dobrość zwiększa się. Jesteśmy considerate, jesteśmy taktowni. Wiemy, co i kiedy powiedzieć, jak się zachować. Jesteśmy lepsi, jesteśmy dobrzy. I to nam z pewnością ułatwi życie i grę. Ostatnio było tak wiele dziwnych incydentów. Wystawa sztuk pięknych. Czy nie reklamowali jej przypadkiem w telewizji? Ej, dokąd to się tak panienka śpieszy? Chodź, usiądziesz sobie z nami na oweczce, pogadasz. Słyszałem, że ludzie za oceanem również go kochają. Wszędzie jest popularny. Ej, znalazłem taką super pracę na pół etatu. Chcesz sobie dorobić? Let's do it. Witamy w 3B. Co podać? Jesteśmy otwarci 24 godziny na dobę. Chcesz podjąć nasze wyzwanie? Opłata to jedynie 500 jenów. Chcesz się podjąć? Tak, wezmę udział w waszym wyzwaniu. Więc 500 jenów to nocna stawka. Będziesz musiał zapłacić 1200, niestety. Płacimy. Oczywiście. Zaraz przyniosę. Proszę, usiądź sobie. Powodzenia. Dziękuję, że złożyłeś zamówienie w 3B i podejmujesz wyzwanie wielkiego burgera. Zaczniemy od najniższego stopnia, czyli majtka. Uwaga wszyscy, zaraz podejmie wyzwanie. Wow, ten burger jest większy niż się spodziewałem. Ten burger jest wielki jak kometa. Jesteś w stanie podjąć to wyzwanie? Jeśli ci się uda, czeka cię nagroda. Kapitanie, uwielbiam nagrody, musimy wygrać. Czas wystartować nasz zegar. 30 minut, zaczynamy! Oj, to nierówna walka. Trzymam za ciebie pazury. Nie zmuszaj się. Jeżeli przegrasz, zawsze możemy wrócić później. Nikt nie będzie miał ci tego za złe. Jakimś cudem udało mi się to zebrać. Udało ci się. Gratulacje, udało ci się zdobyć pierwszy stopień naszego wyzwania. Oto kometa wielkiego burgera. Dostaliśmy odznakę. Jeśli chcesz, możesz spróbować podjąć następne wyzwanie, ale dopiero w przyszłym tygodniu. Zapraszamy! Gratulacje, kapitanie. Ta kometa poleciała na Ziemię szybciej niż Neyman. Gratuluję takiej odwagi. Coś niesamowitego. Dobra strategia. Dobrze wymierzyłeś, popijając co jakiś czas.
Wszystko wyszło idealnie. Cały czas się gapi jak jesz, skłodniałem. Chodźmy do domu. Prawie zapomniałem. W telewizji lecą dzisiaj tyle zakupy mango. Chcesz obejrzeć? Witam wszystkich, czas na zakupy. Zapraszam dzisiaj, mam specjalną ofertę. Zdarzyło ci się kiedyś skaleczyć? Może przydałby ci się samo przylepiający bandaż? Potrzeba ci 1, 2, 10, a może 50. Zadzwoń teraz, a otrzymasz 50 bandaży za jedyne 1980 jenów. Promocja dostępna jest dzisiaj i tylko dzisiaj. Nie przegap takiej okazji. Jeśli się sprzedadzą, będą sprzedane. Nie przegap. Samo przylepiające się bandaże za niecałe 2000. Kupujemy? Kupujemy. O, mamy kolejnego widza na linii. Oczywiście. Wyślemy je do ciebie jak najszybciej się da. Nie rozłączaj się, żeby podać nam swoje detale. Do zobaczenia! No dobra, teraz musimy tylko czekać. No dobra. Kupiliśmy bandaże, zapiszemy grę i jeszcze co dzisiaj porobimy. Ale nie chce mi się nigdzie łazić, więc może albo poćwiczymy, albo... Może zrobimy sobie jakieś narzędzia, bo wiem, że mi się kończą tutaj się wytrychy. Mam mało wytrychów. Więc zrobimy sobie, potrenujemy kiedy indziej. Zrobimy sobie wytrychy, poprawimy naszą proficiency, naszą biegłość i przy okazji zrobimy sobie jakieś narzędzia do rajdu, do napadu na pałac Madarama, ponieważ zawsze jest mądrze być przygotowanym. What are your thoughts? Hey. W samą porę chciałem ci coś powiedzieć. Rano słyszałem, jak Madarame rozmawiał ze swoim prawnikiem. Chyba nie żartował i naprawdę chce nas pozwać. Myślę, że nie powinniśmy zwlekać i przyspieszyć nasz plan. Udajemy się dzisiaj do pałacu? Daj mi pomyśleć. True. To prawda, trzeba to przemyśleć, trzeba pomyśleć i zastanowić. Nie wiadomo, co spotka nas w pałacu. Dobrze, że jesteś taki opanowany i racjonalny. Liczę na ciebie. Madarame, maestro świata sztuki. Artyści tego kalibru to rzadkość w Japonii. Zastanawiam się, czy posiada synestezję. To słowo w języku angielskim ma swoje korzenie w Grece. Słyszeliście o tym? To zdolność umożliwiająca widzieć nam kolory tak jak muzycy widzą nuty. Kapitanie, widzę, znowu dryfujesz w przestrzeni kosmicznej, prawda? Odpowiedz nam szybko na pytanko. Poza tym dzisiaj twoja kolej. Odpowiedz nam, co znaczy synestezja? Synestezja to są coś... Nie z kolorem, to jest coś ze zmysłami. Zmysły apart, oddzielnie zmysły? Nie, zmysły razem. Together and senses. Zmysły razem. Good. Bardzo dobrze, widać, że się uczyłeś. Niestety synestezja to coś, z czym można się tylko urodzić. Niektórzy geniusze, sławni artyści, posiadali taką zdolność. Na przykład Franz Liszt. Dyrygował swoją orkiestrą przy pomocy koloru. Artysta Arthur Rimbaud również powiedział, że widzi w literach kolory. Nice going. All right. Wyczuwanie smakiem kształtów lub widzenia kolorów w literach. Geniusze i zwykli ludzie widzą świat inaczej. Synestezja to fascynujące, chociaż Madarame widzi świat inaczej przez swoje wypaczone serce. Hey. Ulepszyłem to lekarstwo, które testowaliśmy 3 dni temu. Wpadniesz? Przetestujemy je na tobie. Tym razem nie dodawałem nic niebezpiecznego, ok? Nic nie będzie. Proszę,
Tym razem efekty powinny być natychmiastowe. Zobaczmy, że źrenice nie wydają się być rozszerzone. Spójrz tutaj. Raz, dwa, trzy, nic? Usta mnie palą i nos mnie swędzi. O, jest teraz. Represyjny efekt, na który liczyłam. Musisz być cięższy niż sądziłam, dlatego trwało to dłużej. Tak, właśnie tego spodziewałem się po nastolatku. Tak, robimy niesamowite postępy. Trening czyni mistrzem, nieprawdaż? Czekaj, zapiszę sobie te wyniki i będziemy mogli... Halo, tu klinika medyczna Takemid. Jak mogę pomóc? Nagły przypadek? Ale z tym to do szpitala. Tak, główny chirurg nazywa się T. Takemi. Co za ham rozłączył się? Co to za telefon? O co chodziło? A, pomyłka. Zły numer. To był kierowca karetki. W szpitalu nie było miejsca i pomylił numer. Pomylił nazwiska, wybrał zły numer, ale żeby dzwonić tutaj, to chyba jakiś nowy kierowca karetki. Ale przynajmniej wiedział, jak mam na imię. Jestem na czarnej liście w środowisku medycznym. Przezywają mnie plaga z powodu błędu medycznego, który kiedyś popełniłam. Błąd medyczny? A o co chodziło? To było lata temu, jeszcze kiedy pracowałam w szpitalu przy uniwersytecie. Oficjalnie nie postawiono mi żadnych zarzutów, ale jestem wygnańcem środowiska medycznego. Boisz się? A czy to prawda? To prawda, że przeze mnie jeden z pacjentów znalazł się w stanie krytycznym. Wyszło na dobre. Bycie wykluczonym ze środowiska łapi duchów pozwoliło skupić mi się na badaniach. Tak czy inaczej, już nie mogę doczekać się naszej dalszej współpracy. Ja też dotrzymam naszej umowy i powiększę asortyment leków, które możesz kupić. Dla ciebie wszystko, moja świnko doświadczalna. Czuję, że moja więź z Takemi rośnie. All right. Halo, klinika medyczna Takemi. Jeden kurczak w sosie słodko-kwaśnym na wynos? Dobra, to wszystko na dzisiaj. Wracaj do domu. Wpadnij za jakiś czas, jeśli dalej będziesz żył. All right. Take care. Do zobaczenia. You're back. Coś tam zamówił. Jakieś pudło do ciebie przyszło. Co tam dostałeś? 50 bandaży! A, to z telezakupów Mango. No dobra, to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Podajcie filmik znajomym, podzielcie się linkiem, zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco, oceńcie i skomentujcie, jeżeli czujecie taką potrzebę. Ode mnie to na tyle. Następny odcinek będzie, mam nadzieję, że na niedługo, ale nie obiecuję. To tyle. Do usłyszenia.